No nie, słabe połączenie, nie mam tego. Siądę przy drzwiach. Czwarta teleturnieju Familiada. Dziś spotkamy się z drużyną pod nazwą... Kozaki. Słodzie, Bruno, Brzewie, Oro, Achy, Krew. Cicho. Kobyrni w składzie, Buda, Rosiu, Soldziński, Anik i Boguś. Kusi. Proszę zaraz. Nie powinno. Dobra, wiesza. Witamy serdecznie w turnieju Familiada. Zmierzył się dzisiaj dwie drużyny. Tak, dwie drużyny. Kurwa, cię to pary. Nie, to nie to. Dwie drużyny, kozaki. Tak, drużyna kozaków. Nie, mam nadzieję, że widzicie. I widzi mi teraz drużyna. I drużyna z Kowyrny. Kowyry ja nie zrobiłem. Drzewiak. No tak, no to witamy Państwa bardzo serdecznie. Żarcik opowiadam. Chodzi Boguś do lekarza. Lekarz mu mówi: frytek nie sprzedajemy. Dobra, dziękuję bardzo. Tak. Zapraszam w pierwszą parę kapitanów. Czekaj. Zapraszam do mnie w pierwszą parę kapitanów. A ty jak pierwszą parę kapitanów? Oraz Piotra Babudę. My już gramy. Buda przytyłeś. To jest Buda czy Boguś? To jest praca. Nie moja wina, że jestem Pawem Maćkiem, czyli Markiem. Dobra. O matko, ja po prostu płaczę. A jak działa przycisk, bo ja nie słuchałem, jak działa przycisk? Już tłumaczę zasady. Posłuchajcie, mówię pytanie i kto pierwszy wykrzyczy swoje inicjały, ten odpowiada. No i wiecie, jak to jest. A ja mam krzyczeć FC czy FR3Q? FC, a Piotr Buda ma... Piotr Ład Buda. Pyły. To może być PL, dobra? Dla skrótu, tak. Dobra. Uwaga, proszę pani, proszę się przygotować. No. Jesteście gotowi? Tak. Powiedz, co produkuje się specjalnie dla psów. PL! FC! Karmę. Piotrek, proszę odpowiedź. Karmę. No i sprawdźmy. Mogę to wcześniej włączyć. Dobra, prezentację, to po prostu nie ma, bo widzicie. Cicho, cicho. Myk! Znaczy, czekajcie. Tu ty masz dwa monitory, tak? Wow. Dobra, czyli teraz ja, tak? Nie, ja. Nie, teraz dobrze odpowiedział Piotrek, więc teraz nie, ale... jego drużyna odpowiada. Kto jest kolejny z jego drużyny? Ale jeszcze ten, jak... Jeszcze, mógł, tak, jeszcze ja. Jeszcze pierwszą odpowiedź mi. Tak, bo ja a, ty, no tak, ale się zajebałbym w akcji. Tak, więc teraz ty mówisz, Krek, proszę. Tak, więc teraz opowiem kolejny żart. Co się robi specjalnie dla psów? Suki. Przychodzimy do drużyny. Chyba ta familia, to wam powiem. Przychodzimy do drużyny kozaków. Jaką tak. Kozaków? Do drużyny... Przepraszam, do drużyny z Kowyrnych. Do drużyny z Kowyrnych oczywiście przechodzimy. Chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że ją widać, bo trochę... Tak. Twarz Bogusia. Kubo. Rosiu. Czym się zajmujesz? Czym się zajmujesz? Gram. Gry. W gry komputerowe, tak? Tak. Tak. Rozumiem. No i co tam robisz w tych grach? Ty ktoś? Co tam w tych grach robisz? Gram. A, grasz taką? Taką. No dobra, dobra. No dobra. No. Runda druga. Mogłyśmy takie mówić. Ogłuszałem być pierwszy. Ale my się komunikujmy.
Nie, nie możecie się komunikować, dopiero przy naradzie. Dobrze, więc jaka jest odpowiedź na to pytanie? Nie wiem, smycz. Smycze, tak? Kurwa, ale wy jesteście głupi. Grunt to dobra motywacja. A więc Kuba odpowiedział smycze. Sprawdźmy, czy mamy taką odpowiedź. Muzyka. A więc w takim razie prosimy kolejną osobę z drużyny Skowyrnych, czyli Bartka Twojdzińskiego. Bartku, co robisz na co dzień? Waletynki. No to zajebiście. No to Bartku, jaka jest odpowiedź? Lody. Co? Czy mógłbyś powtórzyć? Lody? No normalnie, lody. Na pewno ja jestem debilem. No jak to, wariacie? To są lody dla psów. Jeszcze daj mu jeszcze jedno, bo kłamał. On bawi małe dzieci, a nie. Niestety nie mamy takiej odpowiedzi. No to przechodzimy do kolejnej osoby. Przechodzimy do kolejnej osoby z drużyny Skowyrnych, czyli Anisa. Anis. Skąd jesteś? Z dupy. Aha, z dupy! Jaka jest odpowiedź na to pytanie? Przypominam pytanie. Powiedz, co produkuje się specjalnie dla psów? Ubrania. Ubrania. Pochodzę za mną. Taką odpowiedź. Ty, ale w sumie... Tak się zastanawiam, co się robi dla psów. 5 punktów. Dobra, może być. Ej, Kusi, a kogo ty pytałeś o odpowiedź? To wziąłem z Pawiliady prawdziwej o tak. No kurwa, to wyszukałem lecie. No dobra, dawaj. Dobrze, no to czas na ostatnią osobę, Boguś. Boguś, ile ważysz? 1 500 100 900. No i jaka jest według ciebie odpowiedź na to pytanie? Panie Boczku. Buda. Nie wjeżdżaj. Niestety nie mamy takiej odpowiedzi. Drużyna pierwsza, proszę o naradę. Czyli kozaki? Tak. Tylko czekaj, nie popierdolcie komensacji, proszę was, ja mam poczekaj. To jest pierwsza drużyna. No pierwsza drużyna to jesteście nie wy. No aha. I właśnie, proszę, Piotrek, proszę o odpowiedź. A to nie będzie na rady. Przypominam pytanie, powiedz, co produkuje się specjalnie dla psów. Jaki narada Piotrek? Jest w pierwszej drużynie. No, łabuda. Ale dopiero przy trzech niepoprawnych odpowiedziach, a przy drugiej jest narada. Dobra. Konieczne w Wikipedii, tak? Dajmy, że zabawki. Zabawki. No sprawdźmy. Tak jest. Mamy to. I to poprawna odpowiedź. I punkty z tej... Prosimy o podniesienie punktów z tej rundy. Niżej nie zajdę, 200. Nie. Sorry. Proszę o podliczenie punktów z tej rundy. Ale jeszcze jest jedna odpowiedź. Jeszcze odpowiedź, ale chcę podliczyć punkty. Nie krzyczcie na mnie. Dobra, spokojnie. 7, 63, tak? Nie, 62. Nie, 62. Dobra, matematyka, wariancie, taką. Dobrze, no to powracamy do Kuby. Kubo, jaka jest twoja odpowiedź? Przypominam pytanie, co robione jest specjalnie dla psów? Proszę. Posłanie. Co? Posłanie się robi. Sprawdźmy. Może będzie. Nie. Mamy taką odpowiedź, legowiska. A, no. O. Trochę punkty. Legowiska. Chłopaki, ja wiem, co jest drugie.
To, co tam mówiliśmy. Na 100%. Powracamy do Bartka. Bartku. To, co ja pisałem. Proszę o odpowiedź. Tak. Muszę się zastanowić, daj mi chwilę. No, chwilę tylko pan ma, bo się za... Ja tylko myślę, nie? Ten googluje. Dobra, czekaj, proszę ostateczną odpowiedź. Smakołki? Ojej. Jest karma. A nie. No i pytanie przychodzi na drużynę pierwszą. Proszę kapitana o odpowiedź. Jeżeli odpowiecie dobrze, wszystkie punkty lądują na waszym koncie. O czego? Ej, co ma ten Bezławek? Kurwa, moment, moment. Kapitanie, proszę odpowiedź. Tak jest. No to tak, to naszym zdaniem specjalnie dla psów produkuje się radiowozy. Nie. Chujowe to familiada, czy nie? Sprawdźmy, jaka była poprawna odpowiedź. Ale najpierw podliczmy punkty, które lądują na koncie drużyny drugiej. Jak będzie obroża, to właśnie obroża, ty. Nie, ja obstawiam czapki. Tak, sprawdzamy, proszę państwa, sprawdzamy drugą odpowiedź. Szczotki. No, mówimy? Nie. Freku, ale ty jesteś, ja dziękuję. No, 70 punktów ląduje na koncie, przepraszam, 69 punktów ląduje na koncie drużyny drugiej. Jakiej drużyny? Z Kowyrnych. Z Kowyrni. Tak przy okazji, subujcie z Kowyrne Szoty. Strzelił gołę właśnie. Serio? Dobra, ja zapiszę. No, dobra, teraz do was pytanie. Dobra, teraz co? Teraz kto jest u mnie drugi w drużynie? No pokaż, bo nie pamiętam. A więc dobrze, zapraszamy kolejną parę. Mateusza Adamkiewicza oraz Kubę Rosiaka. Czyli inicjały. Zapraszamy się tutaj do przycisku zapraszamy. Mati, ty masz prosto, przecież ma i jest nasze. A no właśnie. Rosia, no ty możesz krr, Rosiak. No dobra, pamiętajcie, jeżeli znacie odpowiedź, wykrzyczcie swoje inicjały. Dobrze. A więc... Para 3, para 4, para 5 od PG. Pytanie. Tak, a więc czas na drugie ten. Runda druga, żart jest, powiedz. Więc czas. Dobra, uwaga. Ej, a żart... Czytam pytanie. Dobra. Jak pieszczotliwie nazywamy EA? Mati, krzycz! No ej! No krzycz, Rosiak! No MLM! Dobrze, super! Co? Już? Ale pierwszy był Rosiak! No pierwszy byłem. Nie, Mati był pierwszy. Ja nie słyszałem. No Rosiak powiedział pierwszy. No, powiedział, słyszałem. Tylko cisza cały czas. Nie, powiedział. Ja sobie ale powiedziałem pierwszy? Na nagraniu. Ja nie słyszałem. Ja też nie. Ja mam nagranie. No to kto? No, Rosia. Według mnie Mateusz Adamkiewicz. Dobrze, ja jestem według tutaj. Mnie też. Ja jestem tutaj prowadzący. Według mnie Mateusz Adamkiewicz. Proszę odpowiedź. Renifery, no mówię, no. Uwaga. Muszę tylko to zabrać. I uwaga, sprawdzamy, czy mamy taką odpowiedź jak renifery. No na pewno. A to pytanie też z familiady wziąłeś? Jest, tak, jest, tak. Wyżej punktowana odpowiedź, to pytanie leci do was. Rosia. Jest publiczność, która... Co ja krzyknąłem? Kurwa, czytaj tą konfę ciągle. Pierdolę. Nie piszcie na konfie, nie można. No ale kurwa. Dopiero można się naradzać, kiedy jedna drużyna dwa idzie. Ale ja mu nie dawałem odpowiedzi, tylko dałem mu poradę, a on kurwa tego nie czyta w ogóle. No bo on nie oszukuje, człowieku. Ja gram fair. To teraz? Ale ja nie oszukuję, tylko chciałem dać poradę. Dobra. Kurwa, spójrz na tą konfę. Spytajmy trzeciego uczestnika z rodziny... tego... Kozaków. Z rodziny kozaków, tak? Czyli trzecią osobą jest Zboro. Sporo. Co robisz w życiu? Ja chodzę na pole. O, to za skinę zrobiłem.
chodzisz na dole, normalnie, dobra. Dziękujemy, dziękujemy. No to proszę odpowiedź na to pytanie. Przypominam, jak pieszczotliwie nazywamy EA? To jest trudne pytanie. Nie wiem. Może złodzieje. To się nie może udać. Jedna odpowiedź, druga tutaj. Mamy to. Dobrze, a więc... Mamy to, panowie. Chodźmy dalej. Teraz ponownie wracamy do drużyny kozaku. Drzewiaku, czy jesteś tutaj? Nie. Pan Ej, nie mogę? Nikt się zauważył. Wiesz, halo, drzewiak. No nie. Jaka jest według ciebie odpowiedź na to pytanie? No to... Moją odpowiedzią na to pytanie... No, ale chcę. Tu żyć? Kurwa, ten z Kanady. Jak, jak? Napisz, kurwy, proszę. Bo... Kurwa, jestem z Kanady, przecież powiedział. No. No. Dobra, dobra. Ja nie pokryję przecież. To jest czas na ostatniego uczestnika Brunona. Brunonie. Jeszcze ja potem. No nie, co u ciebie? Chodziło do przyjścia do naszego programu. Ja chyba te. Brunon. No dobra, no to jak nie chcesz, to proszę odpowiedzieć na pytanie. Przypominam, jak pieszczotliwie nazywamy EA? Chuj. Proszę o odpowiedź. Nie. No i strzałem, powiedz głośno. Chuje. Głośniej. Nie. No niestety, niestety nie. Jeszcze nie ma na razie. A więc powracamy do Franka Chomickiego. Tutaj, jak ci się sprawuje twoja drużyna, Franku? Ja jestem bardzo zadowolony z mojej drużyny. Moja drużyna naprawdę staje na wysokości zadania, co widać chociażby w tym pytaniu. Widać, że dużo gra w FIFA, widać, że dużo się interesuje tym, co się dzieje na scenie, jak ludzie postrzegają tą firmę i jej sport. No i tak. No i ciekawe, prostu... no ciekawe. No jestem z nich naprawdę dumny z tego występu. Franku, odpowiedz na nasze pytanie. Jak nazywamy pieszczotliwie EA? To jest trudne pytanie. Może zjeby? Niestety nie. Znalazła się tylko drużyna. No, niestety. Drużyna Franka ma ostatnią szansę. Wracamy więc do... Matia. Mateuszu, jaka jest odpowiedź na to pytanie? Jak nazywamy pieszczotliwie IE? Debile. Niestety nie. A ja też odpowiedzi, to jest 6 czy tylko 3? 6. No więc przechodzimy do drużyny Piotrka. Piotrku, jeżeli odpowiecie dobrze, wszystkie punkty przypadają na wasze konto. Jeżeli źle, wszystkie punkty przypadają na konto drużyny kozaków. A więc... Proszę o odpowiedź kapitana drużyny. Ja mam tylko jedną szansę, tak? Tak. Tak. 3. No to wybieram odpowiedź idioci. Niestety nie. Dobrze, tak jest, super. Każdy razem mi coś wie. A więc podliczamy punkty, uwaga, punkty podliczamy. Suma punktów po tej rundzie to 84 i te 84 punkty przypadają na konto drużyny kozaków, którzy wychodzą na prowadzenie. Aktualnie drużyna kozaków 84 punkty, drużyna skowyrnych 69 punktów. A więc sprawdźmy pozostałe odpowiedzi. Odpowiedź czwarta najwyżej punktowana odpowiedź, najczęściej podawana przez naszych konsultowanych. Sprawdźmy. Sprawdźmy odpowiedź piątą.
Właśnie. I odpowiedź szósta? O nie. Panowie, hej. A więc przechodzimy do rundy trzeciej. Czekaj. Po pizzę muszę iść. Parę. Po pizzę muszę iść, czekaj. A kto jest u nas trzeci? Ja. To ja mogę za niego powiedzieć. Dobra, to już się tak... Nie, no dobra, nie, poczekaj na niego. Czy ja pizzę sobie piszę? Pamiętajcie, musicie wykrzyczeć swoje inicjały, jeżeli znacie poprawną odpowiedź. A więc czy mogę już czytać pytanie? Nie. Ale zbora? Zbora nie ma. Nie, on jest. To jest ten pytanie. To nie przeszkadza. Możesz no czytać. To kto ja odpowiada? Poczekaj, napisał, że sekunda. A, dobra. Chyba mi się ten. Markusi, jaki żart, no. Jaki żart? Czekamy. Ja się nie śmieję. Markusi, a ten żart chciałeś powiedzieć przy Bogusiu? A, ten żart, nie, ja go wymyśliłem tak w sekundę, tak jak... Mówiłem, że on miał być, ty miałeś to powiedzieć. Ja nawet nie miałem przygotowanego żartu, nie spodziewałem się, że będziecie na mnie wywierać taką presję, że będę musiał go powiedzieć jakiegoś. Mówiłem ci. No wiem, zapomniałem. Dobra, gdzie jest Zboro? Dobrze, a więc czas na konkurs SMS-owy. Myślę, chyba to powiedzieć. Ja bym jak to zajebiste. Ej, może weź nam puścić raz tą czołówkę. Waszę. Dawaj. O, właśnie. Tego bądźcie cicho, bo nie słychać nic. No właśnie, nie śmiecie się teraz. Albo o, numer... Wyłączcie sobie mikro. Wysyłacie SMS-y na numer 4857 pod tytułem Familiada. No i tak. A teraz czas na krótką serię, by to wysłał. Teraz czas na krótką przerwę. Boro mi pisze na PW, że pół minuty. Wyłączcie se majki, jak będziecie się śmiać. Witamy Państwa w teleturnieju Familiada. Dziś spotkamy się z drużyną pod nazwą Kozaki. W składzie Bruno Drzewiek, Zboro, Matthew i Freku. Ich przeciwnikami będzie drużyna pod nazwą Kowyrni w składzie Buda, Rosiu, Swojdziński, Anis i Boguś. O kurwa, sorry. Dobrze, więc czas na chwilę reklam i zaraz wracamy. Dobra, Kusi, weźmy wyślij to zdjęcie, to ja sobie na tle ustawię to naszą familię. Czy twoje dziecko też zachorowało wirusa? Dlatego przy pierwszych objawach infekcji podaj Elu, ważny syrop przeciwwirusowy. Elu, kurwa! Wina, która zwalcza wirus, nie wzmacnia aktorność. Elu, kurwa! To zdrowia. Do zabawy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonego opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagroża swoim życiu lub zdrowiu. Jest już zboru, dobra. Ale po przerwie reklamowej, proszę Państwa! Czekajcie, jeszcze zagryję. Witam Państwa w teleturnieju Familiada. Dziś spotkamy się żywą pod nazwą Kozaki. W składzie Bruno Drzewiec, Zboro, Matthew i Freku. Przeciwnikami będzie drużyna pod nazwą Kowyrni w składzie Buda, Rosiu, Swojdziński, Anis i Bogusz. To Swojdziński jest takie zajebiste. Sorry. Dobra, Państwa. Po przerwie!
Na trzecią parę Bartek Twojdziński z drużyny Skowyrnych oraz Jakub Zborowski z drużyny Kozaków. Mam pytanie. Czekaj. Jest dużo? No. Dobra, uwaga, proszę Państwa, czytam pytanie. Podaj najpopularniejszych dorosłych członków ławki. JZ. No pierwszy usłyszałem JZ. A powtórz pytanie. Proszę o odpowiedź w kółko. Powtórzysz pytanie? Nie, już jest, już. Nie mogę. Ale... No, ale... No za długo, no bo już napisali mu, za długo. Jakub Czastor. Jakub Czastor. Jak za długo? Przecież Kusi ma naszą kontę na podglądzie. Tak jest, Czastor jest! Sekunda. Czastor. O, dobra. Kurwa, za długo. Tak. Pełnoletnich? Dorosłych. Czytam pytanie, bo zostało przerwane. Podaj najpopularniejszych dorosłych członków ławki. Proszę odpowiedzieć, Bartku. Aha. Do mnie pada pytanie? Tak? No, tak. Bartek, teraz ty odpowiadasz. Jeżeli będzie odpowiedź bliżej niż odpowiedział Zboro, no to pytanie leci do twojej drużyny. Dobrze. Franek Chomicki. Dobra. Niestety jest odpowiedź punktowana, więc więc pytanie leci do drużyny Kozaków. No więc kto jest kolejny? Zaraz po Zborze mamy Drzewiaka. Drzewiaku, jaka jest odpowiedź na to pytanie? Lejpiś. Pierwszy musi być lejpiś. Yes. Ej, a ja mam pytanie. Takie czysto tego, bo jak Czastor ma kilka kont zbanowanych, to one też się liczą. Nie. Dobra. A więc idziemy teraz do Bruna. Bruno, czy znasz odpowiedź na to pytanie? Znam. Czemu? Michał Skarbi. Skydum! No niestety nie. Niestety nie jest to odpowiedź, która najczęściej była wybierana przez naszych ankietowanych, choć jest poprawna. A kto była ankietowana? No i to. Proszę teraz o odpowiedź kapitana Franka Chomickiego. O matko, a jakieś takie pytanie na rozluźnienie, może coś? No, Franku, no jak to jest być jedną z odpowiedzi? No. Powiem wam, chłopaki, dziewczyny tutaj wszyscy, nie, dziewczyn to nie ma, ale powiem wam, że całkiem przyjemnie, chociaż trochę mnie zdziwiło, myślałem, że jak będę już na tym, to na pierwszym miejscu, chociaż trochę się zawiodłem, powiem szczerze, trochę się zawiodłem. Dobrze, Franku, nie możemy przedłużać, proszę odpowiedz na to oczywiście. Pytanie. To może tak. Marek Cisek, ten co ma więcej wygranych w Champions League niż IQ. Niestety nie jest to poprawna odpowiedź. Drużyna Skowyrnych już może się naradzać. Tak się już naradzają, bo 10 minut mamy, dobra? Ej, no to tak nie ma. A więc proszę o odpowiedź Matia. Czekaj. Łukasz Adamkiewicz. Dobrze! Idziemy. A więc wracamy do Zbora. Zboro, czy znasz może odpowiedź na to pytanie? Daj mi chwilę. Daj mi chwilę, muszę się naradzić. Musisz szybko odpowiedzieć. Zostało ci 5 sekund na odpowiedź. Karol Filański. Niestety nie. Pytanie przychodzi do drużyny Skowyrnych. Jeżeli odpowiedzą dobrze, to wszystkie punkty zdobyte przychodzą na ich konto.
A nie, jest ich mało, czekaj, nie podliczę. Chwila, tylko podliczę. 39 plus 27 plus 21 plus 13. Ej, kurz, ja tyle. A nie, jest to mało. Aktualna suma punktów to równiutka setka. No i taka kwota już przybliża do wygranej. A więc proszę o odpowiedź kapitana drużyny z Kowernych. Buda śmierdzi. Krzysztof Cisło. No nie. Nie. Nie, za mną odpowiedź. 100 punktów ląduje na koncie drużyny Kozaku. Mówiłem wam, że kurwa nie wiesz on. Ej, a ja mam pytanie, Kusi. Czy była w tych odpowiedziach Martyna Jachimczyk? Nie. Bo takie myśmy rozkminę. Sprawdźmy pozostałe odpowiedzi. Gdzie kurwa? Aktualny stan konta drużyny Kozaków to 184 punkty. Drużyna Kowernych ma tych punktów 69. A więc sprawdźmy pozostałe odpowiedzi. Nie znam. Wiedziałem, że... Tylko nie pamiętam, jak się nazywa. To już jest tam. To w ogóle nie wiem, kto to jest. Też nie znam ich nawet. A kto jest ostatni? Kto jest ostatni? Pokaż. No ten od... No, gdy mógłby pokazywać twarz, coś tam, pamiętacie? Kurwa, ale że ciska nie dałeś? Przecież on ma więcej IQ niż ja. Nie, tam się na tych FIFA-ach ja na to nie patrzyłem. Zresztą to Czastor był ankietowany. Myślałem, że Filasi... Ja bym jakbyś zapytał Filasińskiego i Bogusia, to miałbyś 100 głosów. A więc czas na rundę czwartą. Runda czwarta przywrotną jest, no i tutaj punkty są mnożone podwójnie. A więc czas na czwartą parę. Zmierzy się tutaj Drzewiak oraz Anis Bednarczyk. Siemano. Pierwsza osoba, która powie swoje inicjały w przypadku Drzewiaka MZ, w przypadku Anisa AB, odpowiada na pytanie. A więc uwaga, czy jesteście gotowi, abym mógł przeczytać pytanie? Tak. Runda czwarta. Dobrze, a więc uwaga, czytam pytanie. Wymień słowo, które zastępujemy ruchem ręki lub głowy. AB. Mówię. Nie, MZ był pierwszy. Pierwszym strzałem AB. A więc nie, AB, dobra. Co ty? Odpowiedź. Ja byłem nawet... Witam wszystkich serdecznie. Trzeba odpowiedź. Chwila. To była odpowiedź. Chwilę, poczekaj, to odpowiedź. Czas minął. Kurwa mać! Prosimy o odpowiedź. No dawaj, teraz. Dawaj. No witam, dawaj, Drzewiak. Cześć. Co w takiej sytuacji, bo ja nie wiem. No dalej, oni odpowiadają dalej. Nie, to inne pytanie. Inne pytanie chyba się zadaje. No nie mam innego pytania. Anis, masz drugą szansę. Machać. Ale nie, to teraz powinieneś do Freka. No, teraz kapitanowie powinni odpowiadać. A, no dobrze, no to w takim razie odpowiada Piotr Łabuda. Piotrze, wymij słowo, które zastępujemy ruchem... Wymij słowo, które zastępujemy ruchem ręki lub głowy. A wiem, jakie jest pierwsze. Ruchem ręki lub głowy, tak? Tak. No to... Pierdol się. Fuck you. Tim. Nie jest to poprawne. To teraz ja. A teraz odpowiada kapitan drużyny Kozaków, Franek Chomiński. Jakie... Tak... No to jo. To co? Tak. Ale to przecież nie jest tak. No to jo to znaczy tak. No nie, no to jo to... No na razie, albo coś takiego. No to jo. Przecież to jest w ogóle... Kurczę, nie bałeś. Przykro mi. Proszę teraz o odpowiedź kolejną osobę, czyli Matia. Wymień słowo, które zastępujemy ruchem ręki lub głowy.
Okej. Okay. Ok. Kończy się czas. No powiedział okej. Ok. Okej, okay, powiedział. Niestety nie jest to poprawna odpowiedź. Dokąd? To teraz? Teraz odpowiada kolejna osoba, czyli Zboro. Wymień słowo, które zastępujemy ruchem ręki lub głowy. Nie. Prawna odpowiedź. Kusi, nie powiem tego słowa. Proszę teraz o odpowiedź drzewiaka. Drzewiaku, co robisz na co dzień? No to moim głównym zajęciem na co dzień to jest chyba wbijanie na drzewo, no bo to jest moje mój dom, tak? A ja mam pytanie, mogę mieć pytanie? Tak. Maksymilianie, czy często się palisz? Tak, ostatnio chciałem strasznie dawno wzywać. Ściągali go jak kota. Dobra. Maksymilianie, proszę odpowiedź. Powtarzam pytanie. Wymień słowo, które zastępujemy ruchem ręki lub głowy. Moją odpowiedzią będzie... Cześć. Znaczy pożegnany. Papa. Papa. O. Niestety nie. Halo. Drużyna druga, proszę o radę. Halo. No kurwa, to teraz ja. Słuchaj. Ja teraz. No bo się rozłączyłem przez przypadek. Dobrze, a więc teraz odpowiada Bruno. Bruno, wymień słowo, które zastępujemy ruchem ręki lub głowy. Ja robię spać. Słucham? Spać, sen. No kurwa, kaszle, Zboro, znaczy Bruno, proszę odpowiedź. Spać powiedział. Mówię spać. Spać? Wtedy nie jest to poprawna odpowiedź. Pytanie ląduje u drużyny z Kowalika, a że jest to runda, w której punkty liczą się podwójnie. Dobra, i tak nas nie wyprzedzono, to aktualna suma 50 punktów wynosi aż równe 100 punktów. Jeżeli odpowiecie dobrze, wchodzicie do finału. Jeżeli źle, do finału wchodzi drużyna kozaków. Piotrze, proszę o odpowiedź. Wymień słowo, które zastępujemy ruchem ręki lub głowy. Czekaj. Muszę trochę pomyśleć. Ile mam czasu? No, już miałeś myśleć, jak była narada. Dobra, już tyle, już tyle, już tyle. No bez przesady. Proszę o to. Dobrze, nie? Kciuk w górę, okej. 3, 2, 1. Było już okej, mówiliśmy okej, było źle. Cicho. No, przepadło. Powiedział. Z dużych dźwięków. Powiedział okej. Przykujcie go, Jezu. Halo, nie słyszę nawet. Proszę ostateczną odpowiedź. Nie wiem. Ale naprawdę czy też czy odpowiadasz? Że nie, odpowiadam, nie, bo chuj. Jak się pokazuje tak perfekt, że takie wiesz... Muka. No, taką mukę, o tak. To nie jest to poprawna odpowiedź. Pierdole. Do punktu to była drużyna Franka Chomickiego. Dobra, to oni wchodzą na radę, do tak? Wielkiego finału naszego programu. A my co? A my możecie już klaskać za to teraz. No wy... Jakie były odpowiedzi? Pani Elwiro, proszę o podanie... proszę o podanie tutaj smakołyków naszym A jakie były jeszcze odpowiedzi? Dawaj szybko. Słodycze ufundowała firma. Jakie były Entertainment. Odpowiedzi jakie były? Ujawniam teraz odpowiedzi. Odpowiedź trzecia. Trzecia najczęściej mówiona przez naszych ankietowanych. Chodź, kurwa, co? Odpowiedź czwarta. Co? Kto ty ankietowałeś? Odpowiedź piąta. I odpowiedź szósta. Mamy. Ty co? Nie ma. To co, już koniec? Jest teraz czas na wielki finał. Franku, potrzebujemy dwóch uczestników. Tak jest, których tak jest. Chcesz nominować do finału. Jednym z nich oczywiście możesz papier na życie. Tak, to ja będę to ja oczywiście, jako że jestem największym kozakiem z tej drużyny kozaków.
Oraz? I wybrałem jeszcze człowieka, który nigdy się nie zapali, a więc Jakuba Zborowskiego. Dobrze, a więc... Dzięki. Zboro, zapraszam cię teraz do kącika muzycznego. Ej, pytanie. Wywalę cię na chwilę. A jak to się wywala? Zboro, czy mógłbyś na chwilę się rozłączyć, proszę? Dobra, ja mogę. Dobrze. Nie, ja pójdę, dobra. Nie, dobra, Zboro, proszę się rozłącz. I pilnujcie, żeby nie wszedł, dobra? Dobra. Nie możesz wejść, póki ci nie napiszę, Zboro, dobra? Dobra, cześć. Sprawdzamy odpowiedzi. Mem z Bogusiem. Masa. Niestety 0 punktów. Co? Jak to? Sekunda. O. Kolejny. Jaki może być parking? Powiedziałeś podziemny. I uwaga. Dwanaście punktów za odpowiedź podziemny. Trzecie było pytanie. Objawy uczulenia. Powiedziałeś alergia? To będzie źle. Niestety nie była to poprawna odpowiedź. Wjechała alergia na zewnątrz. Największy random kąt wypowiedziałeś Wydrowski. I uwaga. Dało ci się. Odpowiedź Dybala to 16 punktów. Dobrze. No i młody z ławki, nie udało ci się. Chwila. Franku, zdobyłeś łącznie 28 punktów. Jeżeli chcecie wygrać. Finał. Czekaj. W finale uczestniczą dwie osoby, coś tam. Dobra, 200 punktów było. Pamiętam na pamięć. Dawaj. No, 200 punktów właśnie miało być. No, niestety, Franku, zdobyłeś tychże punktów jedynie 32. Więc no, tutaj musi Zboro mocno przycisnąć. A więc... Tak, 200? Co? No, serio? 200 jest. No dobra, chuj, to 100, bo może coś źle policzyłem. Ja źle może się zajebałem w akcji. No dobra, dawaj. Masz 32 punkty. Zboro musi zdobyć ich przynajmniej 68, aby... Abyście... Nie, druga osoba miała 20 sekund. Druga osoba ma 20 sekund. Tak, druga osoba ma więcej. No. Uwaga. Mem z Bogusiem. Frytki. Nie
Jaki może być parking? Samochodowy. Objawy uczulenia. O Jezu, wysypka. Największy random konfy. Tej naszej? Cycu. No, odpowiadaj. Cycu. Powiedział cycu. A, cycu, dobra. Młody z ławki. Ale co? Filas. Jak rozmawiam, jest za każdym razem ta muzyka. Ale gramy później, jaka to melodia. Tak. No możemy. A więc sprawdzamy odpowiedzi. Zobaczmy, czy wygrał. Franek zdobył 32 punkty. Musisz zdobyć ich 68. Musisz zdobyć 68. Ale spoko. Ja nie trafiłem w pytania. Zdobyć... Kurwa mać, przestańcie się na chwilę grać. Musisz ich zdobyć 68, abyście wygrali finał. Uwaga. Pierwsze pytanie było... Mem Bogusia. No frytki. Powiedziałeś frytki. Poprawna odpowiedź, 0 punktów. Niestety nasi ankietowani tak nie odpowiadali. Ja. Jaki może być? Może to... Odpowiedziałeś samochodowy. No. To ja może to chodziło o mem z Bogusiem gruby, tłusty. Nie, to nie tak może ten. Być źle przecież. No niestety nie. Nie tak odpowiadali nasi ankietowani. Objawy uczulenia. Ale to czas. Objawy uczulenia. Powiedziałeś wysypka. Chyba już przejebać te chłopaki. Wow. Nie, był to najczęściej mówiony przez nas. 35 punktów. O, to nie. Jeszcze mam szansę. Ciekawe, czy... Większy random kopy. Tak, odpowiedziałeś Wiśniewski. No. I również jest to poprawna odpowiedź. 18 punktów. Jest warta. Ile dobra, czy Filas Chiński okaże się na tyle duży, żeby zamyślamy z tym punktów? Odpowiedziałeś Filas. A Filas jest warty punktów. Zjadł kilogramów dzisiaj na obiad. 27! Jest, chyba wygraliśmy. Wygraliśmy. Nasz komputer. Nasz komputer podlicza teraz wynik. Kurz i w głowie tam go. 112 punktów! Waszą nagrodą jest 10 tysięcy złotych plus wasze poprzednie zarobki, czyli 10 284 złote oraz wirująca pralka Beko. Dziękujemy za udział w programie, zapraszamy na nasz fanpage na Facebooku itp. itd. Słuchajcie, stan wynik szoty. Stan wynik ile mam? Teraz ja czekam na skobryne szoty z tego. Skobryne szoty z tego będą naprawdę dobre. Ja miałem team debilny.